Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Przyjdź Duchu Święty, Duchu miłości, mądrości i męstwa przez Maryję, Matkę wszystkich męczenników. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy nie bali się obumierać dla miłości Jezusa. Przyjdź Duchu Święty, błogosław to nauczanie. Błogosław, abyśmy słuchali w skupieniu, z uwagą słów życia, słów o Chrystusie, żyli nauką życia wiecznego, nauką naszego Pana, nauką światłości. Shalamara laya la laya la mara salamenon kiri falamenoi kiri osene Adonai 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 Isolem. W 12 rozdziale Ewangelii świętego Jana są niezwykłe słowa Chrystusa, które przed chwilą usłyszeliśmy. Pan przebywa ze swoimi uczniami, apostołami w wieczerniku, kiedy zdradza im wszystkie tajniki swojego serca. Niczego nie ukrywa. Pragnie, aby o wszystkim wiedzieli, co jest w Jego sercu, co pragnie im przekazać, aby ta nauka, która w wieczerniku zostanie im przekazana, była rozgłoszona na cały świat przez nich. Te tajemnice mają być objawione na dachach. Więc Pan Jezus mówi również o tajemnicy obumierania swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Czyli mówię wam prawdę. Zwróćcie szczególnie uwagę na nią. Ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, jeżeli nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Czyli Pan tutaj zapewnia, że plon obfity, obfitość duchowa jest zależna od tego, czy ziarno obumrze, ziarno wrzucone w ziemię żyzną, w ziemię Słowa Bożego. Słowo Boże w tym wypadku można porównać do ziemi żyznej. Ziarno to człowiek, rzucone w ziemię Słowa Bożego. Ma szansę obumrzeć i wydać duchowy plon obfity. Plon tak wielki, że ten, kto obumiera, nie spodziewa się, że to jego obumieranie będzie takie ożywiające dla innych. Przecież sam Chrystus, jako niebieskie, boskie ziarenko rzucone w ziemię,
On obumarł na krzyżu i przyniósł plon wiekuisty dla każdego z nas. Plon nieśmiertelnego życia i szczęścia. Więc Chrystus jako mistyczne ziarno niebieskie, życiodajne, nie został sam. Jak ziarno w ziemię rzucone, która nie obumiera, ale obumarł. Dlatego to obumieranie dla nas jest ożywiające, jest nam potrzebne. Wyzwala z egoizmu i skupienia na sobie. Obumieranie, aby żyć dla miłości Jezusa, dla miłości Maryi, dla miłości do ludzi, jest ożywiające. Zawsze jest związane z obfitością. Dlatego nie bójmy się być właśnie takim małym ziarenkiem i obumierać w ziemi Słowa Bożego. Pan wie, że ta ziemia Słowa Bożego, ta gleba jest dla nas najlepsza. W niej możemy obumierać. W niej możemy wydawać obfity plon. Dlatego trzeba, kilka dni temu o tym wspomniałem i dzisiaj również, żyć dla nas, karmiąc się Słowem Boga. To Słowo pomoże nam obumrzeć dla tego świata. Stracić nasze życie dla spraw tego świata. W sensie dla grzechu, dla zła. Bo Chrystus mówi nam, że dzięki temu Słowu będziemy mogli umiłować to życie wiekuiste, do którego zmierzamy. I ono jest najważniejsze, ale żeby je otrzymać, trzeba tutaj obumrzeć. Trzeba tutaj umrzeć duchowo. Więc kto kocha swoje życie tutaj na ziemi, takie życie bezbożne, grzeszne, egoistyczne, próżne i puste, skupione tylko na sobie, na swoich przyjemnościach, na zmysłowości, na tym, żeby innych wykorzystywać dla swoich celów, dla swoich potrzeb. Takie straszne, potworne życie jest tracone. Taki człowiek traci prawdziwe życie wiekuiste. Nie tylko te, które ostatecznie będzie potępione, jeżeli się nie nawróci. Kochanie takiego życia bezbożnego jest tak naprawdę utratą wszystkiego. Co boskie, co piękne, co nieśmiertelne. Co człowiek powinien kochać, a to straci. Bo to, co niebieskie, to, co Boże i samego Boga, powinno się miłować ponad wszystko. A Jezus mówi też takie słowa, które mogą wzbudzać w nas niepokój, nawet oburzenie. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Nienawidzieć swoje życie na tym świecie? Panie, co Ty mówisz? O co Ci chodzi? Przecież dałeś nam to życie. Jak możemy je nienawidzieć? Tak jak wspomniałem, oczywiście nie chodzi o to, żeby nienawidzieć to życie, które nam Bóg dał, bo przecież Bóg w chwili poczęcia stworzył nas na zawsze. Nigdy nie przestaniemy istnieć. Stworzył nas dla życia nieśmiertelnego. Nasze dusze nigdy nie umrą, w sensie nie będą martwe, w sensie nie przestaną istnieć. Oczywiście jest coś innego, co można nazywać śmiercią wiekuistą, potępieniem wiekuistym, że człowiek w piekle potępiony nieustannie umiera, ale nigdy nie przestanie istnieć. Bo życie bez Boga w piekle jest no właśnie taką przerażającą śmiercią, która nigdy się nie skończy. Przerażającym umieraniem. Dla tych, którzy kochali swoje życie w grzechu tutaj na ziemi, a mieli wstręt do życia Bożego. Tacy będą nieustannie umierać w piekle. To przerażające, ale niestety tak jest. Niektórzy ludzie, którzy potępili się, już żyją takim życiem, nieustannie umierając. W strasznej śmierci, wiekuistego potępienia.
bo kochali te życie, bo kochali swoje grzeszne ciała, swoje zmysłowe potrzeby, innych raniąc, krzywdząc, wykorzystując, a mając nienawiść do życia Bożego, do życia dla Boga, dla życia w łasce Bożej. Dlatego miłujmy nasze życie w Bogu i dla Boga, mając wstręt do wszystkiego, co jest grzechem i złem. To nie możemy miłować. Takie życie w grzechu trzeba mieć w nienawiści. I o tym właśnie mówi Chrystus. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, właśnie takiego. A kto na tym świecie miłuje obumieranie dla Pana i miłuje właśnie to życie Boże w sobie, życie w łasce, życie w Bogu, życie Boga we mnie, taki człowiek już żyje prawdziwym życiem wiecznym. Już teraz smakuje tej słodyczy życia wiekuistego, które będzie kontynuował po swojej śmierci, czyli na rodzinach dla tego życia wiekuistego w Bogu. Bo przecież Bóg żyje wiecznie. Dlatego kto żyje w Bogu, żyje tym prawdziwym, szczęśliwym, wspaniałym, niezwykłym i cudownym życiem. Tym prawdziwym, najgłębszym, najlepszym. Nie ma innego życia, tylko takie życie. Dlatego chcielibyśmy też posłuchać jeszcze kolejnej rady Pana. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. I to jest życie właśnie prawdziwe. Służyć Chrystusowi i iść za Nim. To jest obumieranie. Tak jak On obumarł. To jest to. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Sługa zawsze jest tam, gdzie jest Jego mistrz i Pan i nauczyciel. Ten, który jest życiem Jego. Bez Jezusa jest śmierć. Jezus często mówi, jeżeli nie uwierzycie we mnie, pomrzecie w grzechach swoich. Pomrzecie w potępieniu wiekuistym. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, mówi Pan. Kto usłyszy mój głos, dusza jego zmartwychwstanie, a potem w dniu ostatecznym jego ciało, tego człowieka, którego Bóg wskrzesi do wiekuistego życia. Jego ciało będzie też żyło razem z duszą, prawdziwym życiem w Jezusie zmartwychwstałym, który w Apokalipsie jest nazywany barankiem zabitym, który żyje. Dlatego idźmy za Jezusem, służmy Mu, bądźmy tam, gdzie On, bo przecież chcemy być Jego sługami, przecież chcesz być Jego sługą i służebnicą, więc służ Mu jak najgorliwiej. Nie patrz na ten świat, w sensie, czy to będzie podobać się temu światu, bo ten świat jest w szaleństwie, żyje w głupocie grzechu. Módlmy się oczywiście za ten świat, z którego Chrystus nas wyciągnął, uratował, żebyśmy żyli prawdziwym życiem. Módlmy się, żeby ten świat poznał i uwierzył. Nie żył w szaleństwie nienawiści Boga. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Ten święty Wojciech, którego dzisiaj wzywamy, był właśnie takim człowiekiem. Służył Chrystusowi. Obumarł w chwili śmierci męczeńskiej. Uczci go mój Ojciec, to znaczy w niebie, otrzymał za to wspaniałą nagrodę, że tak bardzo stał się podobny do Jezusa, do Syna Bożego. Ale także tutaj na ziemi jest czczony w Kościele, w Polsce ten człowiek. Więc jak bardzo również na ziemi został wywyższony przez Ojca. Więc Ojciec Niebieski wie, jak wywyższyć sługi uczniów swojego Syna, którzy obumierają i którzy jednocześnie są ożywiani, kiedy obumierają dla miłości Jezusa. Obumieranie ożywiające. Dlatego nie bójmy się tego obumierania, nie bój się tego. To jest potrzebne, to jest konieczne. To jest piękne. Chociaż czasem bardzo bolesne i dotkliwe dla egoizmu, dla miłości własnej. Dla pychy, tak. To boli. Ale to musi obumrzeć w nas, co jest złe, co sprzeciwia się Bogu.
A to, co w nas jest dobre, to, co jest piękne, co pochodzi od Boga, musi rozkwitać przez to obumieranie. Uczci Cię Ojciec Niebieski, a więc służ, a więc idź za Nim, za Jezusem, a więc bądź tam, gdzie On, a więc kochaj życie Jezusa w sobie. Bądź jak to maleńkie ziarenko, ukryte przed tym światem i wzgardzone, ale jakże miłowane przez Ojca Niebieskiego. Jakże miłowane przez Maryję i przez aniołów. Ja bardzo sam Chrystus jest uwielbiony w Tobie, kiedy takim prawdziwym życiem żyjesz. Życzę Ci tego i sobie, abyśmy obumarli całkowicie. Jeszcze raz powtórzę, dla tej wspaniałej miłości Jezusa.